Na program Dasz Bur zaprasza dystrybutor sprzętu dla myśliwych i strzelców. Połowa lipca, właściwie druga połowa lipca, to czas, kiedy rozpoczynają się już w niektórych miejscach żniwa. W każdym miejscu w Polsce jest to inny czas, inny moment. Na innym etapie jest rozwój właśnie zbóż, a więc rolnicy mają już coraz więcej roboty, coraz więcej wyjeżdża maszyn rolniczych na pola. No, a my, myśliwi, mamy coraz więcej roboty, jeśli chodzi o szacowania szkód, te takie końcowe, finalne, zwłaszcza jeśli chodzi już o zboża. No i właśnie jesteśmy na jednym z takich skoszonych pól, fajne ściernisko. Zmierzch coraz szybciej zapada, dzień coraz krótszy, ale polowania coraz więcej, można powiedzieć, bo skoro pojawiają się już rżyska, no to tą zwierzynę będzie łatwiej zobaczyć, lepiej je rozpoznać. No i to polowanie będzie również bardziej ciekawe. Zapraszam Was na kolejny odcinek programu łowieckiego Dasz Bur, gdzie popolujemy sobie właśnie w okolicach takich ściernisk. Pochodzimy sobie gdzieś po polach, zajrzymy na buraki, pójdziemy oczywiście na pszenicę. No i spróbujemy znaleźć jakiegoś dzika. A co przy okazji się wydarzy, to już zobaczycie za chwilę. Na program zaprasza producent wędzarni elektrycznych, firma Fasanio. Na program zaprasza producent urządzeń termowizyjnych, firma InfiRay. Na program zaprasza sponsor kolba.pl, dystrybutor sprzętu myśliwskiego marki Primos Hunting. Na program zaprasza Państwa dostawca oprogramowania dla kół łowieckich EPI24. Na program zaprasza Państwa kolba.pl, dystrybutor latarek marki Fenix. Polowanie na rżyskach to taki pierwszy objaw tego, że zaczynamy zbliżać się coraz bardziej do jesieni. Przed nami bardzo atrakcyjnie łowiecko okres. Kiedy rozpoczynają się żniwa, kiedy zaczynają być już koszone zboża, no zaczyna się w wielu miejscach ruja usaryna, więc ten wspaniały okres, kiedy możemy pobawić się z rogaczami, wabiąc je, przywabiając do siebie, podglądając niesamowite ich harce, no i wybierając te, które są w pełni selekcyjne. W tym okresie już można, że tak powiem, odpuścić sobie szukanie tylko i wyłącznie myłkusów i szydlarzy. Oczywiście na nie trzeba zwracać uwagę zdecydowanie bardziej. Natomiast w tym momencie też już możemy rozpocząć selekcję taką prawdziwą, gdzie wybieramy już te wszystkie słabsze szóstaki, jakieś nieregularne, albo szukamy bardzo starych rogaczy, które nadają się do odstrzału. Ja w tym okresie też bardzo intensywnie poluję na dziki, które robią no niestety dużo szkód. Jak zaczynają być koszone rzepaki, to znika, jak ja to mówię, ten las taki pseudotropikalny dla dzików, no bo one w tym rzepakach po prostu czują się fenomenalnie, chowają się tam i wejście w taki rzepak, wyciągnięcie je stamtąd jest zawsze trudne. Jak widzicie, na mojej broni założony tłumik, a więc nastawiamy się na to, aby w nocy zapolować głównie na dziki.
Mam ze sobą też kamerę termowizyjną, no i tego typu rzeczy. Pytaliście ostatnio mnie właśnie, jak spisuje się ten tłumik, hashtag łóżka. No powiem tak, że po tym, jak ustawiłem sobie broń, no to broń strzelała, jakby średni punkt skupienia był podniesiony około 5-6, no tak bliżej 6 cm w górę, powyżej standardowego punktu trafienia, gdzie nie było zamontowanego tłumika. Więc musiałem sobie tutaj teraz montując, zakręcając tłumik, oczywiście przekliknąć to wszystko tak, żeby mieć dalej pewność tego, że kiedy będę strzelał, kule będą układały się tak jak trzeba, więc były przestrzelane, broń była przestrzelona w punkt na 100 metrów. To, o czym chciałem z Wami jeszcze dzisiaj podyskutować, to są pewnego rodzaju zmiany w naszym kalendarzu łowieckim. Zapewne wiecie, że okres polowań na kaczki i łyski został zmieniony, a więc skrócony został okres polowań i początek tych polowań, no to niestety, ale 1 września. Do tej pory mogliśmy się cieszyć z wakacyjnych polowań, wspólne, pierwsze polowania, takie można powiedzieć zbiorowe, właśnie były na kaczki i kiedy już w połowie sierpnia spotykaliśmy się i wspólnie mogliśmy zapolować na to pióro. No, zostało nam to odebrane. Czy właściwie, czy niewłaściwie, trudno to wszystko oceniać. Kiedyś polowano na wiosnę na słonki, dzisiaj już się na nie nie poluje w ten sposób. Też zostało to zakazane. No i patrząc, idąc tym trybem, to może się okazać, że nasi oponenci, którzy bardzo sprawnie działają, będą starali się zakazywać po kolei kolejnych jakby polowań, albo skracać będą nam okresy polowań, co niestety źle wróży. Dobra. Robi się coraz bardziej szarówkowato. Połówka księżyca, no, taka większa połówka, tam za drzewkami już świeci, więc dlatego mam też lornetkę Night Huntera, gdyż tej lornetce na takim rżysku, no to będzie fajnie, dobrze widać. No ale oczywiście mam też kamerę termowizyjną, mam też nakładkę ze sobą noktowizyjną, więc to polowanie będzie tak, jak to się mówi, w moim stylu, a więc ze wszystkimi gadżetami, ze wszystkimi potrzebnymi sprzętami, dzięki którym ja mogę podjąć decyzję o tym, żeby strzelić albo nie strzelić. Czy się z tym zgadzacie? Część z Was na pewno tak i coraz więcej osób daje się przekonać do tego, że ten sprzęt jest po to, aby nie strzelić, podjąć decyzję o niestrzeleniu, a nie po to, aby strzelać na potęgę, strzelać więcej i strzelać po prostu dlatego, że widzę. I to bardzo cieszy. Dobra, dość gadania. Afera tutaj już obgania się od komarów, bo tych komarów jest całkiem sporo. Denerwują ją. Natomiast my sobie jakoś radzimy. Idziemy pochodzić, idziemy popatrzeć. Może z tego rzepaku, który jest tutaj z boku tego rżyska, coś wyjdzie, albo z drugiej strony. A jak nie, to popatrzymy sobie gdzieś tam na pszenicy i na burakach, które są z drugiej strony rzepaku, bo w tym rzepaku na bank są dziki. Idziemy sobie po rżysku, ale nie idziemy przy samym rzepaku, przy ścianie rzepaku, tylko idziemy ścieżkę technologiczną dalej. Jeżeli szlibyśmy przy samym rzepaku, zostawilibyśmy swój ślad zapachowy. Zwierzyna, która będzie chciała wyjść, od razu wyczuje nasz zapach. Zwłaszcza ostrożne dziki. Jeżeli dajemy im tą szansę, żeby wyszły i dopiero później nasz zapach, w większości przypadków nie cofną się do tyłu, ale będą chciały przekroczyć tą ścieżkę zapachową i pójść gdzieś dalej. I właśnie na to liczę. Kiedy stanęliśmy tam w pewnym momencie, słychać było, wydaje mi się, właśnie dziki, które gdzieś tam w środku są chyba w tym rzepaku.
teraz jesteśmy na szczycie górki. Mamy bardzo dobry widok na prawą stronę, mimo że wiatr mamy taki półkosie, troszeczkę wiejący z tej strony, to widzimy całe pole. Praktycznie rzecz biorąc, z tego miejsca jesteśmy w stanie obserwować. Postoimy sobie tutaj chwilkę, zobaczymy, co się wydarzy. Tam na razie gdzieś chwilę temu pojawił się borsuk, ale wydawało mi się właśnie jeszcze raz, że znowu słychać było jakieś tam trzaski w tym rzepaku, który jest za nami. Być może idą dziki, tylko nie wiem, w którą stronę. Czy w tamtą, na buraki, czy będą szły tutaj, na rżysku. Postoimy, poczekamy, zobaczymy. A, i jeszcze jedno. Zobaczcie, jeszcze nie założyłem sobie nakładki noktowizyjnej. Mimo że montaż już jest przygotowany, to jeszcze na tym rżysku jest świetnie jasno. Połówka księżyca i przez tą lunetę jest naprawdę doskonale. Spróbować szybko zdjąć nakładkę i oddać strzał gdzieś tam, ale
słyszymy te dźwięki. Mam nadzieję, że one wejdą. Jak nie tu, to na buraki. Jak nie na te buraki, które są za tym rzepakiem, to tam z tyłu jest kolejny rzepak i kolejne buraki. Więc postoimy tu jeszcze chwilę i pójdziemy zobaczyć tam dalej. Buraków, do którego doszliśmy, na razie puste, gdzieś tam w oddali jakiś zając i tak naprawdę to tyle, żadnego dzika. No, może są na pszenicy, a może na drugich burakach, trzeba będzie to sprawdzić. Idziemy z powrotem i przejdziemy się na drugie pole buraków. Po drodze oczywiście zerkniemy jeszcze raz na to nasze rżysko, może coś tam się wychyliło. Komary tną coraz bardziej i nie pomagają żadne środki, ale mamy nadzieję, że przetrwamy i jeszcze coś upolujemy, bo jak nie, to te komary upolują nas. Na rżysku na razie czysto, pusto. Zostało nam jeszcze drugie pole buraków do sprawdzenia. Jak tu nic nie będzie, wsiądziemy w samochód, przejedziemy sobie w inne miejsce i popatrzymy na pszenicę. Sprawdziliśmy poprzednie miejsca, więc popatrzyliśmy jeszcze po ścierniskach, na których wcześniej chodziliśmy. Dwa pola buraków i dzików brak. No, przyjechaliśmy więc na pszenicę. Pooglądać sobie, czy gdzieś tutaj nie łażą jakieś dziki, gdzieś sobie nie wciągają świeżego zboża wykłoszonego. Wyplówki gdzieś tam na pewno są, więc te dziki gdzieś tutaj na pewno żerują, bo dostaliśmy taką informację od kolegów, że widzieli dużo wyplówek w dzień, więc o którejś godzinie te dziki muszą tu przychodzić, albo teraz w nocy, albo nad ranem. No, my jesteśmy w środku nocy, więc idziemy sobie sprawdzić. Znowu spacer, myślę, że kilka kilometrów. Ledwo weszliśmy na pole pszenicy, a już w oddali wydaje mi się, że jest dzik. Zajada sobie tam pszeniczkę. Będziemy musieli po cichutku, powoli podejść.
One są sprytne, nie? Niecodzienna sytuacja. Szopy pracze na drzewie. No i zrobił nam się bardzo wcześnie ranek. Dziki były, ale były gdzieś tam na pszenicy. Później przeszliśmy tam jeszcze kawałeczek, pojechaliśmy w jeszcze jedno miejsce. Nigdzie tam tej zwierzyny, której szukamy, a więc tych dzików nie spotkaliśmy. No i tutaj, jak to się mówi, pole ostatniej szansy. Idziemy sprawdzić, czy gdzieś tutaj może się kręcą jakieś czarnuchy, czarny zwierz, a więc właśnie dziki. Ja już jestem mocno zmęczony. Bo trochę kilometrów już tej nocy zrobiliśmy. Brak takiego szybkiego podjęcia decyzji wtedy, kiedy te dziki mogłem odstrzelić, spowodował, że jeszcze łazimy i szukamy jakiegoś dzika. Kawał pola do obejścia. Zobaczymy, co tutaj jest. Jak tu nic nie będzie, to zakończymy dzisiejsze polowanie i wrócimy do domku. Zwierza było sporo. A czy jeszcze jakiś będzie? To będziemy wiedzieć za chwilę.
kogut bażanta wyrywał się spod nóg. Wielkie pole pszenicy, po drodze jak szliśmy, trochę różnych tropów, natomiast tropu złużego dzika nie widziałem. Zapachniało w pewnym momencie dzikiem, tak odyńcem, tak ewidentnie jakby przechodził. Zresztą widać było tam jak do lasu co chwilę ściechy takie wydeptane. Zostawiliśmy sobie na takiej górce, żeby przyjrzeć się okolicy, zobaczyć jak tam to wszystko wygląda. Na razie jeszcze nic nie widzę. Zapomniałem zabrać lornetki. Wziąłem kamerę termowizyjną, a nie zabrałem lornetki. Została w samochodzie. No i co? No i zdjąłem już nakładkę, nie? No bo o tej porze idealnie wszystko w lunecie. Idziemy tam jeszcze kawałek nad lasem, przejdziemy i zobaczymy, czy gdzieś tam czasami przy samym lesie jeszcze nie buszują dziki. Sarny rogacz umyka do lasu. Już za chwilę ruja, więc będzie można na nie zapolować. Niestety w moim rewirze tutaj wyłączone są z polowania właśnie rogacze ze względu na to, że koło potrzebuje pieniędzy. Nie było zbiorówek dewizowych. Tych polowań dewizowych samych w sobie też było niezbyt dużo. I każdy sprzedane polowanie jest, jak to się mówi, na wagę złota. No, ale czy ten rogacz jest na wagę złota? No raczej nie. Ale co fajne, już ma przy sobie kozę. I koza poszła za nim. Mogłem sobie podglądać je. Koza poszła za nim. A więc już tworzą parę. Nie widać, żeby kózka była już rujna, bo rogacz trzymałby się jej bardzo blisko i tak naprawdę na sprawie nie zwraca uwagi. A więc tutaj ruja to jeszcze chwilę. Myślę, że jeszcze jest 2-3 tygodnie i dopiero wtedy. Natomiast raczej nie będzie nam dane tutaj zapolować na rogacza. Jest tutaj ich kilkadziesiąt. No ale wszystkie są przeznaczone właśnie dla myśliwych zagranicznych. Takie życie postpandemiczne. Zwierzę też nie zawsze lubi przedzierać się przez ostępy polne. Też woli iść drogą swobodnie, łatwiej. A jak jakieś niebezpieczeństwo, to dopiero wtedy wskakuje w gęstwiak. No i koniec dzisiejszych spacerów, wojaży po polach, po bezdrożach. Dziki były? Były. Borsuk był? Był. Szopy pracze były? Były. Sarny też. Jelenie gdzieś tam daleko. No, czy dzisiaj coś jest na rozkładzie? Rozłożył nam się chyba tylko tak naprawdę czas. Bo tego czasu na polowaniu spędziliśmy naprawdę bardzo dużo, niestety bez efektu jakiegoś takiego, że wracamy z upolowaną zwierzyną. Tak jest,
Za długo zwlekałem, zbyt późno podjąłem decyzję o tym, że a jednak odstrzelę tego dzika. I dzik sobie poszedł, jeden i drugi. Może to i lepiej. No ale co zrobić? Czasami zbyt długo zastanawiamy się, a może po prostu podejmujemy decyzję taką, która jest dobra dla tej zwierzyny. Jak widzieliście, parę rogaczy gdzieś tam się przemieszcza. Rui raczej jeszcze u nas nie ma. Nie ganiają za sarnami, kozami, więc panowie sarniaki jeszcze muszą poczekać sobie to wszystko, na wszystko, na to, żeby była ta ruja. No dzisiaj to już wszystko. My widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku programu Łowieckiego Dashboard. Cóż mogę powiedzieć? Oglądajcie, zostawiajcie komentarze, łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, tak? Będziecie na pewno dostawać powiadomienia. To bardzo ważne, bo tych filmów na naszym kanale jest coraz więcej. Pamiętajcie też, że mamy takie coś jak Dashboard Stażysta. Zachęcam Was do oglądania. Komentujcie, zostawiajcie tam też dużo swoich komentarzy. Podpowiadajcie, piszcie Wasze opinie. To dla nas bardzo ważne, dla Krzysztofa i dla całej ekipy, która realizuje ten projekt po to, abyśmy mogli jeszcze lepiej dostosować cały program i wszystko, co robimy, do Waszych potrzeb, do tego, co lubicie. A teraz to już na pewno widzimy się za tydzień, bo komary już znowu się do mnie dobierają. Trzymajcie się. Dashboard.